Za nami 40. jubileuszowy konkurs koszyczka wielkanocnego. Tradycyjnie odbył się w Domu Podhalan, oczywiście Wielką Sobotę. Święta Wielkanocne to jest szczególny czas, czas ważny dla wszystkich chrześcijan, co najważniejsze święta. I dla naszej Polonii również jest to czas szczególny. Serce się raduje, że po dwuletniej przerwie spotykam się znowu w chałupie góralskiej i możemy wspólnie kultywować te piękne polskie wielkanocne tradycje. Pandemia spowodowała to, że gdzieś ta kwestia obchodów tej tradycji została zaburzona, zatrzymana. Natomiast tak jak mówię, jest to bardzo ważne dla nas tutaj też dla Polonii, że te tradycje są kultywowane. Spotykamy się po dwóch latach w tej chałupie góralskiej po raz kolejny. Jest to duże wydarzenie po takiej długiej przerwie. Jest to bardzo ważne dla Polaków, dla Polonii tutaj w Chicago, aby te tradycje były pielęgnowane, kultywowane i przekazywane młodemu pokoleniu. Gotową kosełkę po święceniu. Może mamy wiedzą, jak są z góry, co się robiło taką kosołką, jak się przyszło do... No, ale to jest pytanie dla mam. Może babci. I taką kosołką prawdopodobnie dawno dziadki, pradziadki chodziło się 3 razy dookoła chałupy i się powtarzało, uciekaj wszelko gadzino, bo idzie święce liną. I to chroniło gospodarstwo, dom przez cały rok. No gorzej jak to miał blok, no to jest troszeczkę to miał troszkę więcej. Ale tak się łodził. Także wielki Bóg zapłodzeście wysła i nauczyliście się coś z tego. No jeszcze babki na o babkach dużo. No jeszcze jest babki najbardziej rodzice. Według my to są i my zapomnieli. Górale są specjalną grupą, jest ich tutaj w Chicago bardzo, bardzo wielu. I należy im się ogromny szacunek i podziękowanie za to, że dbają o te tradycje tutaj właśnie w Chicago. Nie można nie wspomnieć, dzisiaj będąc tutaj w chałupie góralskiej, przy takiej okazji o Andrzeju Gęduku. Mija rocznica jego śmierci. Był inicjatorem konkursu koszyczka wielkanocnego i bardzo dbał o to, aby te tradycje były tutaj pielęgnowane, aby góralszczyzna była pielęgnowana. Dlatego tak jak powiedziałam, bardzo dużo dziękuję dla górali za to, że są, za to, że pamiętają i że dbają. Oto tutaj w Chicago. Kolejny numerek 14. O! No jednak ta pani jak wchodziła, mówiła, dzisiaj masz szczęście. I uśmiechnęło się do niej. Już nagroda, proszę pani, jest. No tutaj. Zapraszamy tutaj. Koszyczek jest na miejscu, tam gdzie tylko numerek. Prezes, przynieś nagrodę. Wypasione nagrody są. To dokładnie. O! I tam jest bilet na Hawaje, tak dokładnie. Dla górali to jest bardzo ważny czas. Jest to spotkanie przy rodzinnym wielkanocnym stole, składanie sobie życzeń. Dzisiaj akurat jest poświęcenie koszyczka wielkanocnego, które już jest prawie 30 lat u naszej chałupie góralskiej. A że my tą tradycję podtrzymujemy już tu, odkąd my do Ameryki przyjechali i przywieźliśmy te nasze pradziadkowie, dziadkowie przywieźli właśnie te tradycje. I kultywujemy to i przekazujemy naszym dzieciom, młodzieży, żeby właśnie to nie zapomniali o tych sprawach, które są ważne dla naszych góralskiej braci. Ja chciałem złożyć wszystkim życzenia góralom w Polsce, w Ameryce, wszystkim Rosjanom po całym świecie, ale także całej Polonii chicagowskiej i gdzie tylko się znajdują, dużo zdrowia, że przy tym wielkanocnym stole smacznej święconki, a żebyście nie zapomnieli poniedziałku o tym śmigusu, dęgusu, który to jest, przynosi urodę i zdrowie dla każdego.